Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj na kolejnym odcinku dotyczącym mitów, mianowicie mitu dzieci jako bogów. Pomysł traktowania dzieci jako bogów tak naprawdę zrodził się mniej więcej w oświeceniu. Natomiast to, co stało się niebezpieczne, jeżeli chodzi o ten mit, to to, że stała się ten rodzaj religii taką religią państwową. To znaczy państwo zaczęło pilnować, aby rodzice właściwie traktowali swoje dzieci. No i z tego wynika wiele problemów. Myślę, że wielu rodziców nie zdaje sobie do końca z tego sprawy. I tak jak jeden z ojców, kiedy nie chciał kupić kotka, został przez swoją córkę zastraszony, że jeżeli mi nie kupisz kotka, to, no to powiem, że mnie molestowałeś seksualnie. I ten ojciec, mimo protestów późniejszych córki, trafił do więzienia. Gdyby nie to, że wielu pedagogów, praktyków, piszących popularne podręczniki, zaczyna tą religię nową, ten mit dzieci bogów rozgłaszać i popularyzować. No, Alfie Kohn na przykład, walczący z karami i nagrodami, Tomasz Gordon, negocjujący z dziećmi, William i Martha Searsowie, propagujący rodzicielstwo bliskości. To są wszystko przykłady osób, które właśnie podkręcają jeszcze bardziej ten mit. I jakkolwiek oni bardzo często mówią bardzo wiele sensownych rzeczy w swoich książkach, to niestety nie da się za bardzo rozróżnić, kiedy oni mówią bzdury, a kiedy mówią rzeczy sensowne. Tak w literaturze przedmiotu, w opisie tego filmu umieszczam wiele artykułów krytycznych, żebyście Państwo mogli sobie do nich zajrzeć. Natomiast najczęstsze błędy polegają na tym, że uogólniają, to znaczy bardzo dużo znajdziemy w ich tekstach, a przeczytałem trochę tych książek, więc bardzo dużo uogólnień. Nie mówią, do jakiego wieku dana metoda wychowawcza się nadaje, tylko uogólniają, że zawsze i dobrze i wszędzie. Czasami mówią, że badania pokazują, że, natomiast nie mówią, na kim były robione badania, kiedy, w jakiej kulturze. W związku z tym samo odwołanie się do jakichkolwiek badań i uogólnianie tych badań już również może być błędem. W związku z tym trzeba niesamowicie ostrożnie słuchać tych, ja bym powiedział, jednak pseudoekspertów. No i ja Państwu postaram się przeczytać taki definicję rodzicielstwa bliskości według Williama i Marty Searsa, żebyście Państwo mniej więcej wiedzieli, o co tutaj chodzi w tym micie. Rodzicielstwo bliskości to przede wszystkim otwarcie serca i umysłu na indywidualne potrzeby Twojego dziecka. Twoja wiedza o dziecku będzie przewodnikiem pomagającym każdorazowo podejmować decyzje o tym, co będzie najlepsze dla dziecka i dla Ciebie. Podsumowując, rodzicielstwo bliskości to nauka odczytywania znaków dawanych przez Twoje dziecko i odpowiednio na nie reagowania. Proszę Państwa, czy mamy jakieś skutki tego rodzicielstwa bliskości, tego skupienia na dzieciach? Myślę, że mamy. Kiedy byliśmy z żoną i z rodziną w Kanadzie przez 2 lata, akurat wtedy była bardzo mocna dyskusja na temat wprowadzania samobójstwa asystowanego przez, czy wspomaganego medycznie przez lekarzy. Oczywiście lekarze w większości byli przeciwko, no bo to jest niezgodne z przysięgą Hipokratesa. Natomiast wydaje mi się, że właśnie tego rodzaju pomysły wywodzą się stąd, że wielu rodziców chce popełnić samobójstwo nie dlatego, że cierpią,
że są nieświadomi, że nie ma lekarstwa na ich choroby, tylko dlatego, że nie chcą robić kłopotu swoim dzieciom. To jest główny motyw ich chęci zabicia się. To pokazuje wrażliwość. Jeżeli państwo się dziwicie, że na całym świecie już w zasadzie oprócz niewielu krajów, takich jak Polska, jest zlegalizowana aborcja i to ta aborcja jest zlegalizowana do coraz późniejszych, nawet do ostatniego dnia przed porodem, to oznacza, że mamy do czynienia z jakąś koszmarną brakiem wrażliwości. No właśnie ten brak wrażliwości jest efektem tych kilkudziesięciu lat działania różnego rodzaju, ja bym powiedział, kultów albo nawet sekt, które głoszą ten rodzaj, ten mit dzieci, które są ponad wszystko. Dlaczego pozwalam sobie używać tego słowa mitów czy sekty? Dlatego, że jakbyście państwo popatrzyli na książkę Williama Martha Searsów, to oni w jednym rozdziale, mają cały rozdział poświęcają temu, jak przeciwstawić się komuś, kogo oni nazywają treserami dzieci. I uczą młodych rodziców, jak nie słuchać rad starszych, doświadczonych ludzi. No, naprawdę, to dokładnie przypomina działanie sekty. Gdybym miał podsumować, kiedyś ojciec Józef Augustyn napisał taką książkę, jak szukać i znajdywać wolę Bożą, to miłośnicy tego mitu, tego sposobu patrzenia na dzieci mogliby napisać taką książkę, jak szukać i znajdywać wolę dziecka. Od razu chcę powiedzieć, proszę Państwa, nie o to chodzi, żeby nie być wrażliwym, nie słuchać, nie rozmawiać z dziećmi. Oczywiście tak, to jest jeden z podstawowych elementów wychowania, ale jeden, ja będę mówił dzisiaj o czterech, być może ich jest jeszcze więcej, ale to nie może być jedyny. Natomiast popularność te metody zdobywają właśnie przez to, że upraszczają wychowanie, które jest niesamowicie złożonym procesem, będziemy o tym mówić, do jakiegoś bardzo prostego schematu, łatwego do nauczenia, w związku z tym rodzice dzięki temu mogą oszczędzać czas i stosować jedną metodę, która im się podoba. Teraz spróbujmy zastanowić się, jak to jest w porządku naturalnym i moralnym. Do tych dwóch porządków w tym cyklu opisującym mity często się odwołuję i do nich wracam. No, posłuchajmy z Księgi Rodzaju dwóch fragmentów. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. I potem dalej, a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. No, można powiedzieć, że właściwie to jest potwierdzenie tego, że dokładnie ci pedagogowie wszyscy mają rację. No, gdyby nie jeden fakt, że człowiek właśnie w tej swojej historii tą swoją naturę zagubił albo zaprzepaścił przez grzech pierworodny. I teraz ten skutki grzechu pierworodnego mają bardzo daleko idące konsekwencje również dla nas, bo jakkolwiek nasza natura w głębi jest przystosowana do tego, żeby na przykład ciekawość pozwala na tym, żeby spojrzeć na świat z innego punktu widzenia, ale ta sama ciekawość może być czymś, co Adama i Ewę akurat skusiło do tego, żeby sprawdzić jabłko, które było zakazane. Jakie są skutki właśnie w takim porządku naturalnym, jakie są podstawowe elementy, które musimy brać pod uwagę w wychowaniu? Po pierwsze, mamy wybory, dokonujemy wyborów. Adam i Ewa dokonali wyborów i my musimy przygotowywać nasze dzieci do dokonywania wyborów między dobrem a złem. Świat
musimy spostrzegać i uczyć dzieci spostrzegać na to, że pewne wybory prowadzą do daleko idących konsekwencji, które mogą być negatywne. Takiemu wychowaniu służą historie biblijne, ale też masę bajek, właściwie wszystkie bajki w przeszłości uczyły określonego sposobu myślenia o dobru i o złu. I to jest pierwsza rzecz. Po drugie, choć to dobro mamy w nas, zło przychodzi z zewnątrz. I teraz, jeżeli mamy dokonać rzeczywiście wyboru, mamy pójść za dobrem i sprzeciwstawić się złu, to musimy włożyć wysiłek, staranie. Pójście za złem jest łatwe, natomiast pójście za dobrem wymaga potu, starań, wymaga siły woli. To jest drugi element. Najpierw mieliśmy element wartości, które należy uczyć dzieci wybierać, ale potem siły, żeby za tymi wartościami pójść. Po trzecie, i to jest bardzo złożone, mianowicie, żeby rozpoznawać atrakcyjność świata i to, co jest w tym świecie dobre i złe, trzeba z tym dobre i złe, musimy z tym światem nawiązać kontakt. Musimy się jak gdyby komunikować z tym światem. Ale żeby się komunikować, trzeba nauczyć się słuchać, zadawać pytania i pokornie uczyć się słuchać. To jest kolejny element. Jeżeli tego nie nauczymy, to może się okazać, że nie dojdzie do komunikacji i dzieci będą wiedziały. I to okłamywanie, które jest w tej chwili tak mocne, my możemy do niego przygotowywać poprzez to, że nasze dzieci zaczną uczyć się słuchać i komunikować ze światem. No i ostatnia rzecz, to jest, i być może ona jest najtrudniejsza, to jak, co zrobić, żeby po wyrzuceniu, po byciu wyrzuconym z raju, nie złowieszczyć i nie odrzucić Boga, i nie odwrócić się od Niego, tylko dalej Go kochać, ale poznawać swoją winę i przyznawać się do niej. Czyli to, co się często mówi, i ci pedagogowie powtarzają nieustannie, tak jak Alfie Kohn na przykład, bezwarunkowa miłość. Bezwarunkowa miłość, czyli miłość, kiedy również coś przykrego nam się od kogoś przytrafia. I to tej miłości musimy my uczyć się wobec dzieci i dzieci wobec nas. To jest to o tyle ważne, że jest to podstawa w ogóle najważniejszej cnoty chrześcijanina. Myślę, że gdybyśmy mieli powiedzieć, czym się różnią chrześcijanie od niechrześcijan, to właśnie tym najwyższym poziomem rozwoju chrześcijańskiego jest miłość nieprzyjaciół. To jest coś, co nas odróżnia. To my w naszym Ojcze Nasz powtarzamy i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I to jest kolejna rzecz, kolejny element, który musi znaleźć się w wychowaniu. I dopiero z tymi czterema elementami możemy pomóc dzieciom odejść od takiego naturalnego dla każdego dziecka egocentryzmu i nauczyć altruizmu, dzielenia się z innymi, życia dla innych, po to, żeby potem długo żyli i żeby byli szczęśliwi. Teraz chciałbym, abyśmy przeszli do tego, co nauka, a zwłaszcza psychologia, mają do powiedzenia na temat wychowania. Po pierwsze, psychologowie szukają tego idealnego sposobu wychowywania, w związku z tym w tej refleksji nad tym, jak najlepiej wychowywać, bardzo szybko doszli do wniosku, że jest coś takiego jak różne style wychowania. I te style wychowania, pierwszy model powstał w latach 70.
te style wychowania oparte są na takich dwóch wymiarach, o których zresztą mówiliśmy już poprzednio. To znaczy pierwszy wymiar to jest wymiar wrażliwości, reaktywności na to, co robi dziecko. Dzisiaj się używa takiego określenia ciepła. A drugi wymiar to wymiar kontroli i warunkowania, budowania siły woli. Czyli jakby mamy takie dwa wymiary. No i teraz na tych dwóch wymiarach jest kilka, można opisać kilka różnych stylów wychowania. W tej chwili pokażę Państwu i spróbujemy sobie przyjrzeć się, jak to wygląda na wykresie. Po pierwsze, jest wiele sposobów nazywania określonych wymiarów, czyli trzeba wiedzieć, że na przykład jak mówi się o miłości warunkowej, no to jest nic innego jak właśnie kontrola. A ciepło często nazywa się miłością bezwarunkową. Akurat Alfie Kohn upiera się, żeby te dwa wymiary nie umieszczać jako dwa różne wymiary, które działają jednocześnie, ale jako jeden wymiar, który można pójść albo w jedną, albo w drugą stronę. To jest taki jeden z przykładów tego błędu, o którym tutaj mówię. Powszechnie krytykowane i przypisywane wszystkim tradycyjne wychowującym swoje dzieci jest wychowanie autorytarne, to znaczy jest to oparte na wysokiej kontroli i braku ciepła, braku wrażliwości. Ja wiem, lepiej będziesz tak robił, a nie inaczej. Wychowanie autorytatywne to takie wychowanie, w którym jest bardzo wysoka i kontrola, i wysoki poziom ciepła. Czyli wysoka reaktywność na to, co robi dziecko, ale równocześnie również wysoka kontrola rodzica. Wychowanie permisywne opiera się na wysokim poziomie ciepła, natomiast niskiej poziomie kontroli. W końcu wychowanie niedbałe oparte miałoby być na wycofaniu zarówno kontroli, jak i ciepła. Oczywiście od lat 70., nawet późnych 60., kiedy powstał ten model, do dzisiaj on ulega wielu zmianom, bo na przykład postulat pełnego ciepła i pełnej kontroli, jakkolwiek bardzo jest dobry, to jest bardzo trudny do zrealizowania, bo tego, że jak rodzic idzie do pracy, no to trudno cały czas kontrolować. W związku z tym wprowadzono piąty styl, wychowanie demokratyczne, które jest jakby w połowie kontrolowalnej, a w połowie oparte na reaktywności. Model stylu wychowania, jak widzicie Państwo, objął tylko dwa z czterech filarów wychowania, o których mówiłem do tej pory. Rzeczywiście badania według tego modelu potwierdziły, że najskuteczniejsze jest rodzicielstwo oparte na wysokiej reaktywności i kontroli. No i teraz na taki sposób wychowywania, jak Państwo się domyślacie, no, mogą sobie pozwolić niewiele rodzin, no ale i które stanowią pewien rodzaj elity, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci. Później psychologowie doszli do wniosku, że jest ważny kolejny czynnik. Obok tych dwóch jest trzeci czynnik, komunikacja. Okazało się, że im lepsza komunikacja, tym taka sprawność czy kompetencja interpersonalna, społeczna, tym lepsze wyniki wychowania. No tyle tylko, że tutaj trzeba pamiętać, że komunikacja i umiejętności społeczne oparte są na wysokiej pokorze i skromności, dlatego że żeby móc słuchać kogoś, no, trzeba umieć się zamknąć, trzeba umieć uznać czyjąś wersję, czy być zainteresowany tym, co ktoś inny ma do powiedzenia, co jest bardzo mocno związane z cnotą pokory, którą psychologowie nazywają jedną z cech osobowości, ale to już jest osobna sprawa, nie chcę wchodzić
w ten temat. Później, późniejsze badania, jak już przechodzimy do lat późniejszych, 90., 2000., to jak przyjrzymy się, co się dzieje właśnie w psychologii wychowania, to mamy do czynienia z ogromną liczbą badań, które pokazują zależności wychowania, różnych sposobów wychowania od bardzo wielu czynników. I okazuje się, że branie pod uwagę tych różnych czynników jest tutaj kluczowe, że żeby wychowywać dobrze, to trzeba brać pod uwagę i stan dziecka, i jego charakter, jego temperament, swój własny stan, stres, w jakim żyjemy, sytuacja, która jest, czyli bardzo dużo różnych czynników bierze się pod uwagę. I również jest wiele badań dotyczących czynników kulturowych. Okazuje się, że nie bardzo da się wychowywać dzieci, choć ten model jest rewelacyjny, model tybetański wychowania na przykład, ale jednak dziecko, które pójdzie do szkoły po takim modelu wychowania, może być uważane za dziwaka, tak jakby było pewnie uważane dziecko z Tybetu. W związku z tym bardzo trzeba uważać. Z drugiej strony bardzo wielu rodziców nie akceptuje tych wartości, którymi żyje klasa szkolna, do której idą ich dzieci. No i to jest rzeczywiście ogromny wysiłek i ogromny problem, co w takiej sytuacji zrobić. W związku z powyższym, w ostatnich latach coraz częściej spłaszcza się ten schemat dwuwymiarowy, który Państwu pokazałem, zamienia się w taki schemat jednego wymiaru, czyli pewnego skali zaangażowania rodzicielskiego. Pokazuję to w tej chwili Państwu na wykresie. No i autorytarny to jest ten, który jest największy wpływ rodzica, najmniejszy wpływ dziecka. Autorytatywny to jest ten, który jest jakby połączeniem jednego i drugiego. Demokratyczny, pół na pół. Permisywny to jest już coraz większa samokontrola wychowanka, a coraz mniej wsparcia dziecka. No i niedbały, w którym tylko wychowanek już decyduje o sobie. Jak Państwo tutaj widzicie, tutaj akurat na tym wykresie umieściłem różne przedziały wiekowe, takie mniej więcej przedziały wiekowe, bo oczywiście, ponieważ mówimy o sytuacyjnym wychowaniu, no to wiek, jakkolwiek znowu tutaj może być przypisany, no to jest tylko jednym z tych czynników. Jest tych czynników dużo więcej i ponieważ liczba zagrożeń ze świata również rośnie, to adekwatność zastosowania określonego stylu wychowania do danej sytuacji zaczyna być coraz trudniejsze. W wielu badaniach odkryłem, że na przykład okazuje się, że niska restrykcyjność rodziców zwiększa ryzyko uzależnienia od internetu. Czyli widzicie Państwo, okazuje się, że jakkolwiek pewien model sam funkcjonuje i powinien działać dobrze, to w sytuacji zagrożenia ze strony pornografii czy internetu my musimy skorygować te nasze style. Oczywiście, jak się domyślam, jak Państwo słuchacie o tych tak wielu czynnikach związanych z wychowaniem, to każdy normalny rodzic zaczyna wpadać w panikę, no bo to by oznaczało, że musiałby studiować wychowanie bardzo, bardzo intensywnie, żeby móc być wychowawcą. W związku z tym coraz więcej, to na całym świecie, również w Polsce, coraz więcej rodziców decyduje się na oddanie swojego dziecka w wychowanie komuś innemu. Czyli następuje komercjalizacja procesu wychowania, teraz się płaci, daje się dziecko do żłobka, do przedszkola, potem do szkoły i płaci się za to, że ktoś inny, fachowiec, który to studiuje, który zna się na tym dobrze, zrobi to lepiej od rodziców. Czyli jest też taki rodzaj instytucjonalizacji. To są dwa zjawiska, komercjalizacja, instytucjonalizacja, to są dwa zjawiska, z którymi się w tej chwili stykamy. No i teraz pytanie jest takie,
czy rzeczywiście chcemy tego, czy my mamy świadomość, że oddajemy te dzieci niby dla ich dobra w inne ręce. Nam często wydaje się, że wychowanie polega właśnie na takim stosowaniu kar, nagród, jakichś specjalnych środków. Tymczasem no, tak naprawdę wychowanie w znacznej mierze ma charakter społecznego uczenia się. To znaczy, że dziecko patrzy na swoich najbliższych, na kolegów, na celebrytów, na to, co ogląda, co widzi i kopiuje ich zachowania. No, jeśli tak, to bardzo ważne jest zwrócić uwagę, w jakim towarzystwie ono przebywa, czyli w przypadku instytucji, do których wysyłamy, nie tylko ważne jest, kto będzie wychowawcą i jaki jest wychowawca, ale również jakie będą inne dzieci, które będą być może takim przedmiotem kopiowania przez nasze dziecko. Ta sytuacja złożoności problemu wychowania stawia każdego z nas jako rodziców przed takim dylematem, czy mamy stać się ekspertem? Czy rodzicielstwo jest dziedziną eksperckości, której powinniśmy się uczyć i ją nabywać? Jestem absolutnie przekonany, że tak. Że jest to coś, co od dawna, od wielu, wielu wieków było takim przedmiotem i takimi ekspertami byli na przykład słynni wychowawcy. To są, można powiedzieć, wychowawcy legendy, tacy jak Kazimierz Twardowski, jak Janusz Korczak, jak Maria Montessori, jak Stefan Schumann i tak dalej. To znaczy, to są ludzie, którzy przeszli do historii, ale również przeszli przez swoje osiągnięcia. Jeżeli Kazimierz Twardowski wychował 30 innych profesorów, no to jest, można powiedzieć, to jest dowód na to, jak on był rewelacyjnym pedagogiem. Jeżeli Janusz Korczak razem ze swoimi dziećmi poszedł do obozu koncentracyjnego, no to dał świadectwo tego, jakim był wychowawcą, jakim był człowiekiem. W związku z tym należy patrzeć na wychowanie właśnie jako taki rodzaj eksperckości i pewnie w sukurs idą psychologowie tutaj i pomagają, wprowadzając coś, co się nazywa metarodzicielstwo. Metarodzicielstwo definiowane jest, że jest to zestaw wartościujących myśli rodzicielskich dotyczących dziedziny wychowania dzieci, która zwykle występuje przed lub po interakcjach rodzic-dziecko. Innymi słowy, w metarodzicielstwie chodzi o to, że zanim coś zrobię, a potem jak to zrobię, zaczynam reflektować. Czyli przewiduję, co się stanie, oceniam sytuację, rozwiązuję ten problem i potem reflektuję, co się stało. Jeżeli do tego procesu dodamy wsparcie eksperta, wsparcie, czyli informację zwrotną od osoby, która nam pomaga w tym wychowaniu, jeżeli mamy taką osobę, powinniśmy wszyscy mieć, no to nie jest nic innego jak coś, co psychologowie nazywają praktyką celową, czyli celowa praktyka nabywania jakiejś eksperckości. I teraz to, co jest w tych obszarach pewnym problemem, to, że psychologia nie jest tak, że w ogóle się nie zajmuje wartościami. Oczywiście zajmuje się wartościami, natomiast trochę mało zajmuje się, głównie z tego powodu, że główny nurt psychologii ma ciągle problemy z problemem woli, siły woli. Może badań jest na ten temat dużo, ciągle do głównego nurtu ta problematyka nie może się przebić. Więc mamy do czynienia w tych badaniach z bardzo różnymi elementami psychologii wychowawczej. Mamy te główne trzy elementy, o których mówiliśmy, czyli kontrola, ciepło
i komunikacja, w eksperckości dochodzą różne inne elementy, informacja zwrotna, dynamika, dostosowanie stylów i wiedza z tego płynąca oraz praktyka meta-rodzicielstwa. Teraz spróbujmy się zastanowić, co my jako katolicy, jak my powinniśmy wychowywać dzieci. Chciałbym tutaj przedstawić Państwu takich pięć podstawowych elementów, o których warto pamiętać. Pierwsza sprawa to jest problem belki. To znaczy, żeby cokolwiek zrobić, żeby móc wychować dziecko, trzeba samemu wyjąć belkę ze swojego garnka, czyli rozwiązać swoje problemy, które się ma, swoje grzechy, swoje przyzwyczajenia, nerwice, egocentryzmy wszelkiego rodzaju, selfizmy, wygodnictwo. Jak tego nie zrobimy, to dzieci niesamowicie szybko nas jakby podważą jako autorytet. To jest pierwsza sprawa. To jest, z tym związany jest również problem, który dzieci często nazywają hipokryzją, to znaczy w ogóle oskarżanie o hipokryzję jest dość powszechne. Nie wiem, czy jest jakiś rodzic, który nigdy tego nie usłyszał, natomiast tutaj chodzi o prawdziwą hipokryzję, czyli nie tylko nasza słabość, o której mówiłem poprzednio, mówiąc o wyjęciu belki, ale mamy też do czynienia z tym, że po prostu wprost wymagamy od dziecka i dziecko to widzi, coś, czego od siebie nie wymagamy. Tak, uczciwość. Rodzice kłamią na okrągło, widać to w rozmowach. Potem jest kolejny element ważny dla nas, trzeci element, o którym myślę każdy katolik wychowujący dziecko wie, to jest czwarte przykazanie, czyli czci ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył i żeby ci się dobrze powodziło. Myślę, że to przykazanie ma takie dwie warstwy. Jedna warstwa polega na tym, że bez czci rodziców, czyli pewnej bojaźni przed tymi rodzicami, bez tego autorytetu rodziców, dziecku bardzo ciężko będzie uwierzyć w Boga i w jego autorytet i bać się Boga. To, co jest teraz takie charakterystyczne, dzieci nie boją się rodziców, ale też dzieci nie boją się Boga. Nie ma czegoś takiego jak bojaźń Boża jako podstawa mądrości. I teraz, czyli to jest pierwsza rzecz. Dzieci mają mieć respekt, mają mieć szacunek dla nas ze względu na to, że to jest droga do szacunku do Boga. Ale drugi element jest też taki, że tak jak jest w tym przykazaniu, zwłaszcza w tej drugiej jego części, to znaczy, że poprzez ten szacunek, po pierwsze ten szacunek związany jest z zwyklejszą wdzięcznością za danie życia. Za to, że okazuje się, znowu tutaj jest wiele potwierdzeń, że osoby, które są wdzięczne, zaczynają od dziękczynienia, są szczęśliwsze, są bardziej pogodzone ze światem. Czyli widzenie, rozpoznawanie w tym świecie rzeczy pozytywnych, dobrych, no jest taką podstawową rzeczą. Wdzięczność za życie jest taką pierwszą rzeczą. No i druga rzecz związana z tym, to jest autorytet. Autorytet jest o tyle ważny, że tak jak mówiliśmy już poprzednio, on pozwala nam na zdobywanie wiedzy o świecie, pozwala nam na kwestionowanie swojej wiedzy, przyglądania się innym. Mam taki przykład takiego, no, umieszczę w linkach, w przypisach, w opisie, jest jeden z najbardziej znanych, ja bym powiedział, pedagogów, najbardziej wpływowych pedagogów współczesnych nam jest Szymon Grzelak. Jest on katolikiem, bardzo dużo i chętnie mówi o swojej wierze. Natomiast tak się złożyło, że jego ojciec, profesor Janusz Grzelak, psycholog, jest ateistą. I niesamowicie jest posłuchać, z jakim szacunkiem
i jak pozytywnie o swoim ojcu mówi Szymon Grzelak. W związku z tym to jest ten element, trzeci element, o którym mówimy, tej czci ojca, czci ojca i matki. Kolejna rzecz to są rozpoznawanie arkanów rodzicielstwa. Trzeba arkana rodzicielstwa poznawać. Niejaki Jeannot, twórca szkół dla rodziców, napisał coś takiego, ja przeczytam Państwu, to jest fajny cytat. Nikt z rodziców nie budzi się rano z gotowym planem uprzekrzania dziecku życia. Nikt nie usiłuje wychować dziecka lękliwego, nieśmiałego, nierozważnego, nieznośnego. Dzieci jednak w czasie dorastania nabierają takich cech, które są niepożądane i trudne do zaakceptowania. Rodzice chcą wychowywać dzieci grzeczne, a one bywają nieposłuszne. Życzą sobie, aby były schludne, a stają się bałaganiarzami. Pragną, by były pewne siebie, a tej pewności im brak. I mają niskie poczucie własnej wartości, chcą, by były szczęśliwe, a nie są. Szkoła dla rodziców jest takim sposobem na to. I te szkoły powstają, one mają pewną wadę ideologiczną, one są oparte na ideologii Thomasa Gordona, który, jak się jej głębiej przyjrzeć, mówiliśmy o tym na samym początku, jest antyrodzinna. Dlatego, że uważa rodzinę za instytucję totalitarną. Ale to nie zmienia faktu, że przynajmniej te trzy elementy, czyli element kontroli dzieci, element ciepła i komunikacji, te pierwsze trzy elementy zostaną wprowadzone. Jeżeli będziemy mieli świadomość ograniczeń tej szkoły, ponieważ nie ma nic lepszego, nie ma szkół katolickich dla rodziców niestety, no to wtedy będziemy mogli dodać ten element dotyczący wartości. No i właśnie, jak to robić? Czyli do tego, żeby wychować dziecko świadomie, trzeba dodać, to jest ten piąty element wychowania katolickiego, to znaczy cnoty i kształtowanie charakteru. Można powiedzieć tak, że tutaj przeczytam Państwu taką tabelkę, może to będzie jakąś pomoc, którą znalazłem gdzieś na jednej ze stron poświęconych wychowaniu. Co powinny nasze dzieci umieć w określonym wieku? Bardzo rzadko się o tym mówi. Do 7 roku życia. Posłuszeństwo z poszanowaniem prawowitej władzy i zasad. Szczerość, czyli mówienie prawdy z miłością i rozwagą. Porządek, organizacja i dobre wykorzystanie czasu między innymi. Od 8 do 12 roku życia. Męstwo, wytrwałość, pracowitość, cierpliwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, hojność. Od 13 do 15 roku życia. Skromność, poszanowanie własnej prywatności i godności innych. Umiar, prostota, towarzyskość, umiejętność komunikowania się i dogadywania z innymi. Przyjaźń, szacunek, patriotyzm. I od 16 do 18 roku życia roztropność, elastyczność, zrozumienie, lojalność, odwaga, pokora i optymizm. Myślę, że to Państwu uzmysławia, mam nadzieję, że to jak będziemy wychowywać dzieci właśnie będzie polegało na tym, czy uda nam się znaleźć takie źródła, w których będziemy mogli o tym wszystkim przeczytać. Teraz pytanie, jak szukać tych źródeł? Myślę, że najlepiej szukać po efektach. Jeżeli po owocach ich poznacie, to warto się przyjrzeć różnym grupom, które często podziwiamy. Czy pytanie jest takie, czy podziwiacie Państwo lotników, bohaterów latających w bitwie o Anglię i później, ich koleżeńskość, ich brawurę często, ich, czy podziwiamy to, czy nie? Jeżeli podziwiamy, powinniśmy szukać ich wychowawców. Czy podziwiacie Państwo oficerów, którzy siedzieli w Starobielsku, w Kozielsku, w Ostaszkowie
i którzy, mimo że każdy indywidualnie był pytany, czy chce współpracować z sowiecką Rosją, rezygnował i nie chciał tej współpracy, co przepłacili śmiercią w Katyniu. Czy podobają nam się żołnierze niezłomni? Czy podobają nam się twórcy państwa podziemnego w Polsce? Jeżeli tak, jeżeli to są nasze wzorce, jeżeli rzeczywiście uważamy ich za bohaterów, to myślę, że powinniśmy szukać ich wychowawców. Kto ich wychowywał, w jaki sposób ich wychowywał. I myślę, że jak zaczniemy to robić, zaczniemy to czytać, to sami państwo będziecie zdziwieni, jak bardzo aktualne, jak potrzebne są dzisiaj tamte wzorce. Dziękuję bardzo.